witam. I o zdrowie pytam. Słuchajcie, nadaję ślawik kopom na chwilę. Jedziemy na Strzelnicę. Wszystko popakowane. Mam nadzieję, że wszystko popakowane. Okaże się w praniu. Starałem się wszystko zabrać. No i cóż, poszczelamy sobie. Ja wam może nie będę nagrywał wszystkiego, jak to tam wiecie, ładowania bębna i tak dalej, bo tego typu filmów na internecie jest w czorty. Jeszcze najlepsze jest w tym wszystkim to, że niektórzy nagrywając filmy a la poradniki, to robią to źle, bo na przykład, znaczy w mojej opinii tam innych internautów też, że na przykład gościu bierze bębenek, na prasę go, ładuje pyk pyk, za chwilę go obraca i ładuje kapiszony. Cały czas na prasę. No nie, no powiem wam, że pomimo tego, że jestem świeżakiem, no to tak na chłopski rozum i na logikę. No jak, no bez jaj, nie? No wiecie, to już nie są żarty, nie? Tak wiecie, ja mam bujną wyobraźnię, więc od razu sobie wyobraziłem, jak na przykład jedna komora wystrzeliwuje, ten bębenek leci w górę, nie? Upada. I niech reszta odpali, albo przynajmniej jeden w dowolnym kierunku. Nie. Więc nie będę tego nagrywał, bo mówię, takich poradników to jest bardzo dużo, więc może tam kogoś poproszę, bo nie mam dzisiaj operatora. Może kogoś ze strzelnicy poproszę, żeby po prostu nagrał mnie, jak strzelam, żebyście mieli dowód, że strzelam. Co dalej? No i tyle, postaram się wam to w miarę szybko obrobić i wrzucić. Obrobić, wiecie, w moim przypadku obróbka to wygląda przytnij, przyśpiesz i tak dalej, nie? Nie można tego nazwać obróbką. No i tyle, no. Bo opowiadam wam, jest, oczywiście jeżeli zgodzi się zarządca strzelnicy i tak dalej, no to może coś więcej ponagrywam, może coś wam powiem, może zareklamuję, jeśli będzie można. Na razie nie chcę nic mówić, zapeszać, bo nie wiadomo jak to będzie. Co to będzie, mówię, wstępnie się umówiłem telefonicznie, ale wiecie, jak to jest na telefon, to można sobie. No, więc widzimy się już na strzelnicy. Hej, hej. No i cóż, jesteśmy już po strzelaniu. Powiem wam, emocje nieziemskie. Spluweczka już jest poczyszczona. Troszkę mi zajęło bawienie się z tym. Ale już wiem, że to lubię. Będę to robił. Będę strzelał i będę czyścił broń i będę ją ładował. Jest to coś, co lubię. Przede wszystkim nie jest to sport dla każdego, tak? Bo jednak trzeba się troszkę pobrudzić. Nie ukrywajmy, troszkę trzeba rączki utaplać w brudnym smarze i tak dalej. Ale jest to coś, co lubię. Od czego by to zacząć? No cóż, na strzelnicy było świetnie. Na samym początku trochę miałem obawy, trochę tak się krępowałem i tak dalej, no bo świeżak, bo tamto, ale tam, że tak powiem, szefostwo i ogólnie wszyscy ze strzelnicy stanęli na wysokości zadania. Od razu złapałem, że tak powiem, parę kontaktów, parę ludzi, z kilkoma ludźmi się dogadywałem. Większość z nich chyba zaczynała od czarnoprochowców. Więc każdy ma coś do powiedzenia. Było to miłe, fajne. Są też starsi goście, którzy, że tak powiem, wymiatają. Od razu, że tak powiem, no, udzielili mi fachowych rad, tak? Jak widzicie, nie ma tutaj tych fiolek Eppendorfa. Niestety nie doszły mi. Nie doszły mi pocztą, ale sobie poradziłem w inny sposób. Jak widzieliście wcześniej, miałem tu wagę. Teraz ją przeczyściłem i muszę ją gdzieś indziej trzymać, bo tu jest wilgoć. Wpadłem na inny genialny pomysł. Szukałem, co by tutaj zrobić, żeby naważać proch. I wiecie, na co wpadłem? Pokażę wam coś fajnego. Tu oczywiście chłopaki mi dali do zrobienia sobie puste łuseczki. Więc będziemy sobie robić też nabieraczek. No tak powiem, potrzeba matką wynalazków. Więc dla kogoś, kto nie wie, co to jest, to są zawiasy. To się wkręca w futrynę i tu się wkłada drzwi. Więc takie dwa dupsy. Owinąłem sobie taśmą izolacyjną, żeby wiedzieć, niebieski kaszka, czarny proch, a żeby nie mieszać.
I powiem wam, że na początku myślałem, bo to wygląda trochę na takie duże, że szerokie. I mówię, pewnie trzeba będzie jakoś sobie gdzieś zaznaczyć, ile tego prochu. Ale idealnie, no nie z czubeczkiem, tak? Ale tak idealnie nasypane. Kilka razy próbowałem na wagę i za każdym razem wychodziło mi tak samo. 1-2 grama. 1-2 grama prochu, 1-2 grama prochu. A czasami, że tak powiem, jak minimalnie mniej już wiem, ile sypać na oko. Że wychodzi mi tam na 10 razy sypnięć, wychodzi mi równiutki 1 gram, więc idzie dość do wprawy z tym. Fajna zabawa. No i patrzcie, taki prosty wynalazek, a jakże się sprawdził. Ale wiadomo, zrobię sobie też z łuski, no bo chciałbym mieć taką idealną powtarzalność, a tutaj no może nie być tego. Tutaj jest idealnie pod korek sypię, w sensie ścinam sobie i mam idealnie to odważone. Tu jednak jakiś jest tam margines błędu. No ale w ramach zastępstwa, no czemu by nie, prawda? Już się dowiedziałem, że jeśli chodzi o naważanie, że wiadomo, nie ma sensu brać tam prochu i tam się bawić, bo się straci mnóstwo czasu. Najlepiej wziąć te fiolki. Jak przyjdą mi te fiolki, następnym razem będę jechał na strzelnicę. To mniej więcej wiem, ile ich wziąć. Tutaj powiem wam, dzisiaj wywaliłem praktycznie trzy bębny, ale było zabawy, bo kolega mi tam ze strzelnicy użyczył fiolek, więc sobie tam ponaważałem i tak dalej, więc było dużo łatwiej. Bez tego powiem wam, że byłoby ciężko. Co jeszcze? No i wiadomo, powtarzalność sobie z tego zrobię i będzie to lepsze. No powiem wam, że fan ze strzelania mega. Od razu dostałem tam pana, który no miał się mną opiekować, tak? W sensie, no, żebym nie zrobił czegoś głupiego. Bo to wiadomo, jak jesteście nowi, no to każdy na was patrzy, czy no wiecie, no to jest, tam jest broń, tam nie ma, tam jest kierownik strzelania. Faktycznie jak jest rozładuj broń do przejrzenia i tak dalej, no to nie ma, no jest. Ja powiem tak, popełniałem parę błędów, nie zagrażało to życiu ani zdrowiu. Ale było to takim, no ten kolega mi powiedział, że wiadomo, ja się dopiero uczę zachowań broni czarnoprochowej na strzelnicy, ale były takie sytuacje, że było to fopa, tak? Nie wypadało tak robić, już wiem co i jak. Także widzicie, no nawet jak gdzieś tam byliście na strzelnicy, to jednak warto sobie odświeżyć pewne rzeczy i nie żałuję, że poszedłem jako świeżak i powiedziałem wszystkim, że pierwszy raz będę strzelał, bo naprawdę każdy mi podszedł do mnie profesjonalnie i doradził i pomógł i tak dalej. A kolega, który był ze mną podczas strzelania, cały czas stał z boku, z tyłu, patrzył co ja robię. No i bardzo mi się to podobało, tak? Na pierwszy raz powiem wam, że czułem się też bezpieczniej, tak? Że wszystko robię dobrze. Jeśli chodzi o strzelanie, no to no fajnie. Na początku chyba dwie kule mi nie weszły w ogóle w tarczę. Nie wiem o co chodziło, czy nie wiem, ale powiem wam, że później było coraz lepiej. Aż w końcu tam na końcu to miałem chyba 1/9, 8. Także nie, powiem wam, że jeśli chodzi o celność, no to idzie sobie wyrobić. No i jest moc, tak? Tam mi chłopaki doradzili, jak tam z kulkami. No powiem wam, że jeżeli, nie będę wam tu streszczał wszystkiego, ale jeżeli ktoś tak jak ja zamierza iść na strzelnicę pierwszy raz, no to polecam iść i właśnie gdzieś, gdzie są ludzie, którzy mają o tym pojęcie, doradzą was, poprowadzą was. Samo szkolenie, powiem wam, takie do strzelania, no to trochę trwało, tak? No bo wiadomo, przepisy i tak dalej, zachowanie, wszystko, oni wszystko musieli powiedzieć. Tak jak mówiłem, bezpieczeństwa nigdy dość. Wiecie, no, byli tam stare wygi, że tak powiem, którzy no, z bronią można by powiedzieć już mogą zasypiać, mają takie uprawnienia, a nie inne. A mimo wszystko też słuchali, nie? Czy kolega, który mnie szkoli, dobrze mówi i tak dalej, więc wiecie, no tak jak było ten rajdowiec, Kulik bodajże, no to widzicie, no zginął na przejeździe kolejowym, a można by powiedzieć, że zobaczcie, no gość, który zjadł zęby na jeździe autem, a także nawet zawodowcy się mylą i nie ma co mówić. Z takich praktycznych rad fajnie, pięknie. Smar, powiem wam, już trochę chłodno było, był taki dosyć twardy, ale fajnie się zasmarowało. Jedno na pewno będę musiał kupić, ewentualnie sobie zrobić, tak jak mi doradzili, żeby sobie zrobić kapiszonownicę, bo powiem wam,
że ja myślałem, że to jest większe, że one są większe. Wyglądają trochę tak, wyglądają na w miarę duże, ale nie wiem, czy mam jakieś palce, kurcze, duże i nieporęczne. Na początku miałem mega problem, żeby włożyć kapieszona, tak? Nikt akurat nie miał kapieszonownicy, więc musiałem sobie poradzić. Dałem radę. Później już wiadomo, później już tak bardziej pewnie szło, no bo wiadomo, początek to zawsze jest ciężki. Ochronniki słuchu, no i wiadomo, na strzelnicy jest to niezbędne i powiem wam, że nie miałem ich na uszach, jak ja, znaczy miałem je, jak ja strzelałem, ale ogólnie większość czasu miałem tak na pół ucha, no bo jak wszyscy prali, to nawet podczas rozmowy było to uciążliwe. Okulary, raz bym nawet zapomniał, kolega mi z tyłu powiedział, ochronniki słuchu, oczu mają być, więc no zapomniałbym też, widzicie, no takie są to takie niuanse, które trzeba sobie taki nawyk wyrobić. No i cóż, jestem po strzelnicy, widzicie, pudełeczko mam fajne, tu mam proch zapięty, ładnie, pięknie, kasza manna i te wszystkie do odmierzania. Patyczek jest fajny do smarowania smaru na bębnie, nie trzeba się brudzić i fajnie to wszystko ładnie równa się. Ważne jest, żeby te kule głębiej weszły, znaczy głębiej, żeby najlepiej na równo były, ale jeżeli będzie wystawała, ja miałem taki problem, że delikatnie mi wystawała, i później jest problem, tak? Bo trzeba było ją ściąć, że tak powiem, no i był to problem. Ogólnie fan mega. Te 1-2 grama wydaje mi się, że na początek było wystarczające. Naprawdę powiem wam, że taki. To się wydaje, ale odrzut broni jest nawet. Jest jaki jest. Jest dużo dymu, dużo iskier. No przyjemność po prostu sama w sobie. Mi największą przyjemność sprawiło to, że po prostu sam załadowałem, strzeliłem, później wyczyściłem. No lubię to, lubię to. Może nie każdy to lubi, tam rozmawiałem z ludźmi. Niektórzy mówią, nie, 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 oni się nie chcą tak bawić, oni wolą po prostu przyjść, załadować magazynek, zrobić swoje, a nie bawić się w jakieś cuda. Ja tam na razie mi to pasuje, odpowiada, cieszę się z tego. Jeśli chodzi o czyszczenie rewolweru, to tak jak mówiłem, troszkę nagiąłem swoją zasadę, bo miałem nie czyścić w ogóle w wodzie i tak dalej. Więc tak, co zrobiłem? Na początku benzyną. Uznałem, że benzyna będzie najlepszą metodą. I faktycznie włożyłem do benzyny bęben. Odkryłem kominki, bo były jednak zalizione. Miałem tego nie robić, ale mówię, dobra, zróbmy, zobaczmy jak to jest. Więc odkręciłem, one bardzo fajnie się odkręciły, nie było problemów. Wrzuciłem to do benzyny. Powiem wam, że nie wiem, czy benzyna, nie wiem, czy to był głupi pomysł, czy mądry, tak jakby odniosłem wrażenie, że benzyna nic nie zrobiła takiego. Może nie wiem, odtuściła to w jakiś sposób, czy albo natuściła, nie wiem, ale taki efekt był, mówię, kurczę, niby benzyna, nie? Więc wyjąłem go z benzyny, przetarłem i później mówię, dobra, czyli bęben, przepukam w gorącej wodzie, tak jak wiecie, woda z tego, z kranu, dosyć gorąca. No i powiem wam, że woda zrobiła robotę. Także zwracam honor, jednak będę go czyścił wodą, tak? Bęben rozkręcam z kominkami, czyszczę wodą, ładnie te wszystkie syfy wychodzą, później patyczkiem do uszu, że tak powiem, te otwory, wszystko sobie ładnie można wyczyścić. Na samym końcu smar miedziany do kominków wkręcałem. To samo zrobiłem z lufą, tak? Tą część tutaj po prostu pod wodę wypukałem wszystko, wytarłem, żeby była gorąca woda, no to szybko to wyparowało. Przetarłem sobie lufę. No i co? I wydawało się to czyste. Miałem taką szczotkę, kupiłem sobie gdzieś kiedyś, nie pamiętam. Aha, laboratoryjną mam taką szczotkę jeszcze chyba ze szkoły. Taka szczotka do próbówek, więc idealnie mi się tutaj w lufę spasowała. Wyczyściłem ładnie lufę. No cóż, no, zapsiukałem. Aha, to mi się w ogóle poluzowało. Musiałem to odkręcić. Tu odkręciłem cały ten mosiądz, był brudny, więc go wyczyściłem ładnie, tam do środka też zapsikałem, no i później kompletnie wszystko zlałem brunoksem, tak, jeden wielki brunoks był, do lufy, wszystkie, cały ten bęben, całe te mechanizmy, jak wam powiem, że chodzi pięknie, nie, no teraz coś się mu przycięło, ale ogólnie powiem wam jeszcze jedną rzecz, że jeżeli myślałem, że podczas strzelania będzie problem, że na przykład za drugim, trzecim bębnem, że to będzie taki nagar, taki syf, że nie będziemy w stanie nic zrobić. Ale nie, nawet się to nie brudzi. I mówię, trzeci bęben spokojnie chyba z 5 bym wywalił i też by nic nie było, więc aż tak to się nie brudzi, nie? Co dalej?
O tym powiedziałem, więc wszystko mam. Strzelnica zaliczona. Na razie mówię, miałem wam nagrać coś, ale wiecie co, trochę tak głupio, nie? Przychodzi taki świeżak, tam było trochę ludzi i nagle wiecie, no, będę nagrywał. Nie, chciałem uszanować prywatność tych ludzi. A filmów ze strzelania jeszcze wam powrzucam, że tam na internecie jest tego tyle, że no, filozofii żadnej nie ma, nie? Może kiedyś nagram takie, że jak ładuję i tak dalej, ale tutaj na razie to ja się uczyłem, więc nie chciałem wam nie wiadomo czego pokazywać, jak się człowiek uczy, no bo bez sensu. No i tyle, no co jeszcze? To wszystko mam popakowane. Kasza Manna zdała egzamin. Jak przyjdą te fiolki Eppendorfa, no to obowiązkowo po prostu wziąć sobie, wyliczyć ile bębnów zrobicie. Tyle fiolek napełnić prochem, napełnić fiolki Eppendorfa kaszą manną i od razu jechać na strzelnicy już gotowej, tylko zasypywać pyk, pyk, kula. Bardzo fajne są te kule, bo są dobrze spasowane faktycznie, że jeżeli wciskałem je w bęben, robił się za każdym razem ten pierścionek, wychodził mi, więc są spasowane super. Kapiszony ekstra. Są malutkie, ale że tak powiem, ani razu nie miałem zacięcia, ani razu nie miałem żadnego problemu. Za każdym razem odpalał strzał, przeładowanie, strzał, przeładowanie, strzał, więc super. Praska, no, no powiem szczerze, też robi robotę, bo tam chłopaki mówili, że ten pobojczyk, to wiecie, to może być problematyczna sprawa. No i cóż, no i w ten sposób wyczyściłem broń, wyczyściłem sobie wszystko. No i pukaweczka czeka na następne. Na następne strzelanie. Brunox fajny, fajnie zabezpiecza broń, się świeci, że tak powiem, jak nie powiem co. No i tyle. Następnym razem może faktycznie zrobię ten czerpak do prochu, żeby fajnie się to nabierało. No to zamiast tych moich zawiasów, to może też pokażę. Opakowanie mam, nie wiem nawet po czym to jest, ale jakieś znalazłem gdzieś, też śmietnikowa sprawa, więc wszystko można sobie fajnie spakować i jechać na spokojnie. To jest też fajny dups, takie zwykłe pudełeczko, które się dzieli na pół. W jednym sobie zaznaczyłem X-a na dole i to będzie, to jest proch, a tu jest kasza manna, tak? Czyli proch ładujemy, kaszę tak jakby wszystko pod ręką, więc się przydało. Ale to już będziemy robić w domu, no bo na strzelnicy teraz ja robiłem i dobrze, że to wziąłem. A normalnie będziemy mieli fioleczki, tylko wsypujemy w komory i heja banana. Więc tyle, no. Nie chciałem wam pokazywać co i jak, bo faktycznie na pierwszy raz bez sensu. Także jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał się wybrać tak jak ja na strzelnicę, to polecam po prostu iść na świeżaka i wszyscy wam doradzą co i jak. Samemu to nie ma sensu. No więc wszystko wytłumaczyłem, wszystko powiedziałem. Było fajnie, naprawdę było fajnie. Zajarałem się, nie żałuję tej przygody z tą bronią. Powiem wam, że szkoda, że już się to kończy. W sensie, no bo powiedziałem, że strzelnica będzie takim końcem tej serii, tak? Taki świeżak od zajarania się filmem Brzydkiego Buraka, czy nawet jeszcze wcześniej, do samej strzelnicy. No i przeszedłem ten etap. Myślałem, że to będzie dłużej trwało, a to po prostu cyk, jak Zbicza strzelił. Pierwsza strzelnica zaliczona, bardzo fajnie się strzelało. Nie mogę się doczekać następnego razu, ale no wiadomo, to się wiąże z czasem, tak? Jednak pochłania czasu. Można powiedzieć, cały dzień schodzi na to, raz, że strzelnica. Na strzelnicy wiadomo, gadka, szmatka, tu nagle minuty uciekają. Później przyjeżdżacie do domu, no wiadomo, nie będę trzymał brudnej broni, trzeba od razu wyczyścić. No to czyścimy to. Więc schodzi, ale jest warto. Naprawdę fan jest mega, więc no ja strzelałem i z takiej broni, z takiej, uważam, że czarny proch na razie jest dla mnie. I to mówię nie dlatego, że jest to tańsze niż pozwolenia i tak dalej, zwykła broń. I od tego, że zacząłem w ten sposób, tylko dlatego, że mi się to podoba, tak? Jest to coś, co mnie jara, no i tyle. Więc na razie kończę, a co będę nagrywał, zobaczymy. Może jakieś zwykłe z życia zajawki. Jakieś pierdoły. Aha, mówiłem wam, że o tym ogrodzeniu coś ponagrywam. To może następnym razem, jak będzie ładna pogoda, wyjdziemy, pokażę wam, jak to ogrodzenie jest, co tam trzeba dociągnąć, jakie są mankamenty. Ale to na spokojnie. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze nie wiem, o co chodzi, bo przetestowałem, że coś się przycięło przy ostatnim nagraniu.
Ja mnie przeładuje. Faktycznie coś się przycięło, ale tak jakby coś tu w mechanizmie. Nie wiem, czy za grubo napsikałem, czy o co chodzi, ale ogólnie teraz chodzi ładnie, nie? Jest ok. A wcześniej, że tak powiem, coś się przycięło, ale jest ok. Delikatnie chodzi. Wiadomo, ta broń jak była nowa, to wam powiem, że była tak ciasno spasowana, ja w ogóle nie ogarniałem, jak to włożyć, jak to wyjąć. Naprawdę, bo ja później po nagraniu walczyłem z nią, więc no nie jest to łatwe, jak ona jest nowa, bo jest naprawdę ciasno spasowana. No a teraz już wiadomo, troszkę się już się wyrobiła, zwłaszcza po strzelaniu. Ale ogólnie działa superaśnie, nie? No to tyle, żeby nie było, że popsułem. Więc chciałem nagrać, że nie działa, przeładowuje, jest gitara, nie? Jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem wam powiedzieć, co mi się najbardziej w tym wszystkim podobało. Wiecie, co było najfajniejsze? Jak po każdym strzale po prostu celowałem do tarczy, wiecie, przeładowanie, czułem, że gdzieś kapiszon mi uderza w rękę, albo widziałem, jak wyskakuje, to było fajne. I najfajniejsze, jak patrzycie w tą tarczę i po prostu widzicie, jak z komory wam i z lufy leci taki dymek po strzale. No po prostu coś pięknego, nie? I znowu boom, przeładowujecie i to samo. A powiem wam, że tyle dymu i iskier, co wylatuje z lufy, no to coś niesamowitego, nie?